We wtorek 24 maja o godzinie 10 rozpocznie się 20. sesja Rady Miejskiej w Świdnicy. Radni rozpatrywać będą 7 projektów uchwał. W porządku obrad znalazły się m.in. uchwały w sprawie przyjęcia programu aktywności lokalnej w gminie miasto Świdnice na lata 2016-2020, w sprawie opłaty targowej, w sprawie ustalenia czasu pracy placówek handlowych, gastronomicznych i usługowych na terenie miasta Świdnicy. W programie sesji m.in. wystąpienie komendanta powiatowego Policji o stanie bezpieczeństwa w naszym mieście, wystąpienie komendanta Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa pożarowego, jak również raporty o przedsiębiorczości i o bezrobociu w naszym mieście. Wszystkie projekty uchwał, jak i raporty znajdziecie Państwo na stronie Rady Miejskiej w Świdnicy. Zapraszamy oczywiście do oglądania relacji na żywo w naszej telewizji, która startuje już o godzinie 10.